Witamy Was kolejnego dnia festiwalu w Gdyni. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie KOS, czyli o filmie, na który wszyscy czekaliśmy. Nie tylko dlatego, że jesteśmy Polakami, ale też dlatego, że nakręcił go Paweł Maślona, czyli reżyser filmu Atak Paniki. Dzień dobry. No i dlatego, że jest filmem o Tadeuszu Kościuszce. Co to jest za film o Kościuszce, słodki Jezu w malinach? Słuchaj, chciałem w ogóle zacząć od takiego pytania, bo... No już zaczęła się ta taka fala metafor, odbrązowianie, zdejmowanie z sokołu i tak dalej, i tak dalej. Jakiego ty Kościuszkę zastałeś w takim społecznym odbiorze, kiedy wchodziłeś i zaczynałeś pracę nad tym filmem i jakiego chciałeś go zostawić? Czy to się faktycznie udało? Szczerze mówiąc, to pierwszy obraz Kościuszki to była jakaś taka właściwie enigma. To znaczy takie, ja wiedziałem, że ten Kościuszko był, wiedziałem o insurekcji, ale tak naprawdę nie wiedziałem dużo więcej. Nie wiedziałem, że był w Stanach, że tam był wojskowym, że walczył w wojnie o niepodległość, ale to były takie strzały pojedyncze i ja nie miałem obrazu w ogóle jakiegoś Tadeusza Kościuszki. Dopiero jak zacząłem o nim czytać, to ja zrozumiałem, z jakim mam gościem w ogóle do czynienia. Nie? To znaczy, że to był facet, który naprawdę wyprzedzał swoje czasy i że tam jest no, totalnie materiał na film, nawet na nie jeden film. Mhm. No tak, no wydaje mi się, że były dwa filmy chyba wcześniej o Kościuszce, przynajmniej tyle naliczyłem. Ten jest na pewno najbardziej szalony i najbardziej dziki i chciałem w ogóle zacząć od rozmowy o tekście samym Michała Zielińskiego, ponieważ jest to przedziwna konstrukcyjnie rzecz. Ja mam w ogóle taką teorię, że on trochę naśladuje taką dynamikę samego zrywu, nie? Który ma bardzo takiej dużej energii na początku, a potem grzęźnie w coraz bardziej eskalującej, patowej sytuacji, z której nie ma wyjścia. Zastanawiam się, na ile to było, nie wiem, świadome tak jakby przejęcie tej konstrukcji i tak w ogóle jak podchodziłeś do tego tekstu od strony takiego no, wyzwania, które musiało być budowanie w ogóle napięcia w tym filmie, nie? No bo on troszkę sprawia takie wrażenie, jakby w pewnym momencie zaczynał się na nowo, wrzucono w zupełnie inny kontekst, zupełnie inny świat i tak jakby pracował dalej na zupełnie innym silniku. Tak, no ja z tym tekstem już jestem dosyć długo, bo zaczęliśmy pracę nad KOS-em, jak policzyłem, 4 lata temu. 2 lata rozwijaliśmy ten scenariusz. Znaczy Michał do mnie przyszedł z konceptem, gdzie miał streszczenie tego scenariusza, ale tam już były najważniejsze rzeczy, czyli był główny bohater i był główny ten jakby plot polegający na tym, że mamy głównego bohatera chłopa, który zostaje wplątany w rozpoczynającą się insurekcję kościuszkowską. I na początku już też było widać jakąś taką przedziwność tej trochę struktury, która tam jest, która polega na tym, że mamy trochę dwóch głównych bohaterów. Znaczy mamy tytułowego bohatera, który jest bardzo znaczącym bohaterem, ale też mamy głównego bohatera, przez którego w większości opowiadamy tę historię. W większości, bo znowu nie wyłącznie, bo jest tam też ten KOS. To znaczy, więc dla mnie to, co było od początku fascynujące w tym tekście, znaczy to było kilka rzeczy i w tym, jak Michał pracuje, jak Michał myśli. To znaczy od początku było widać, że Michał potrafi tworzyć sytuację, że on rozumie dramaturgię i rozumie przede wszystkim to, że kino musi być oparte na sytuacjach. I rozumie już jeszcze jedną podstawową rzecz w tym wypadku. To jest to, żeby w ogóle zrobić film kostiumowy. Nie lubię mówić film historyczny, bo on trochę zawsze nasuwa skojarzenie na jakiś właśnie film w cudzysłowie historyczny albo właśnie dużą literą historyczny, który ma opowiadać o jakimś bohaterze, o jakimś tam zdarzeniu z historii. A u Michała było widać, że on ma fantazję po prostu i ma jakąś fascynującą historię do opowiedzenia, która oczywiście miała, tak jak mówisz, bardzo ciekawą dramaturgię i miała kilka pułapek. Tak sobie pomyślałem, że to, co mi się w tym tekście strasznie podobało, to był ten, że ci bohaterowie są tak podwójnie kodowani, nie? Że to są takie bardzo mocne popkulturowe figury, które zachęcają do tych takiej intertekstualnej zabawy, że szukasz, nie? Gdzie to widziałeś? Trochę to jest taki film, nie wiem, czy to jest dla ciebie komplement czy obelga, więc możesz od razu powiedzieć. To jest dla mnie przynajmniej był taki film, który pokazywał, jakie filmy widziałeś okay. I takie, jakimi filmami się inspirowałeś. To dla mnie akurat było też fajną zabawą. Jak sobie zobaczyłem tą pierwszą scenę, gdzie się pojawiają, trochę jak w Westernie, trochę właśnie jak w Braterstwie Wilków. Zaskakują z tych koni, wymierzają od razu sprawiedliwość. I potem dla mnie film się składał trochę z takich tych, ale to, co było najciekawsze, to było to, jak jednak ludzie z krwi i kości zaczęli się wyłaniać z tych figur i z tych bohaterów. I nagle się okazało, że jest dodatkowa warstwa, że chodzi im o coś więcej, nie? Że mają jakąś dodatkową motywację, czy ukrytą, czy jawną. I to było dla mnie super w tym tekście, nie? Że on się trochę, ci bohaterowie się tak fajnie szkatułkowo otwierają też przed nami. W zasadzie wszyscy, nie? Nawet ten
Nawet ten Duni. No to jest, wiesz, też taka praca, która się dokonuje i oczywiście na poziomie pisania tekstu i rozmów, ale też potem w procesie takiego budowania relacji między bohaterami, no bo koniec końców to jest gdzieś najciekawsze, jeśli te relacje mogą mieć jakąś wagę i wtedy czujesz, że one są pogłębione i że tam chodzi o coś więcej. I dla mnie gdzieś najważniejsze chyba było to, żeby w tej całej przygodzie, którą tam opowiadamy, bo ten film ma coś w sobie też takiego trochę kina przygodowego. Mi się w ogóle teraz, wiesz, ja mam coś takiego... Mama, nie, to czy ja powiedziałem, wróciłem się tutaj do koleżanki, która nagrywa rozmowę, bo to jest jak Dungeons and Dragons, nie, w zasadzie, nie ta partia filmu akurat, na której byliśmy. No, mnie tak jakby właśnie to trochę budowanie drużyny, nie, trochę ta ucieczka w kajdanach, gdzie oni po prostu muszą, Bartosz Bielenia i Jason Mitchell muszą ze sobą współpracować i było dużo rozsypanych tych tropów i właśnie tym fajniej też działał ten moment w środku, kiedy się zamykają, kiedy nagle się okazuje, że nie ma ucieczki, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Tak. No i tam po prostu Jacek Braciak gaśnie coraz bardziej w tym filmie. Widać, że to twarz jest coraz mniej już wierzy w ogóle. Nie? To jest trochę tak, że ja też gdzieś zawsze czułem, że ten film ma wiele różnych kolorów i on na przykład taki dominujący jego kolor, który wynikał jakby z pierwszych wersji te scenariusza, mam wrażenie, że był bardziej jeszcze w duchu takiego kina przygodowego, trochę płaszcza i szpady, takiego, który taki, wiesz, z przymrużeniem oka potrafi opowiadać o tej historii. To, co mnie najbardziej w tym pociągało, to żeby spróbować dotknąć jednak przemocy, bo ja czułem, że tak naprawdę ten film dla mnie, i tu już tak mówię jako sobie, moich jakichś takich pragnieniach filmowych, to najbardziej to było to, żeby zmierzyć się z tym tematem i tego dotknąć. I to chyba było dla mnie gdzieś najważniejsze. To jest chyba ciężki w ogóle ton do gdzieś tam do wybalansowania, zwłaszcza u nas, nie? No bo możesz zrobić takiego profound downera o polskiej niemocy, że, ale nie, oczywiście bez spoilowania, ale to na przykład ostatnia scena tego filmu dla mnie działa tak, że jest to film o niemocy, ale jednocześnie jest w nim jakaś nadzieja. Ten Kościuszko zostaje tak jakby, jest przedstawiony z takiej strony, o której ja o nim na przykład nigdy nie myślałem, no bo jest w pewnym sensie człowiekiem, który się odbija od muru i tak jakby coraz bardziej zaczyna przegrywać, ale z drugiej są te wszystkie przymioty, które ja szukam w nim jako w bohaterze popkultury, powiedzmy, nie? Więc to był jakiś taki balans, który udało się utrzymać. To było chyba w ogóle jedno może z trudniejszych wyzwań dla nas, to znaczy jak zrobić to tak, żebyśmy na końcu nie zostali z takim dołem i z tym, że się znowu wszystko po prostu wywaliło, tylko żeby to dawało jakieś takie poczucie nadziei i jakieś światło. I ja mam wrażenie, że to się udało i ja czuję, że ten koniec dla mnie, on jest gorzki, ale w nim jest światło. Mhm. I jest jakieś takie poczucie, że jednak, kurde, warto. To znaczy, że po prostu czasem trzeba się, ja sobie tak powiedziałem nawet, wiadomo, bo jak później cię pytają ludzie, o czym to jest film, o czym ten, i tak później sobie składasz w głowie różne rzeczy, niektóre jakby brzmią lepiej, inne gorzej, ale jedno zdanie mi jakoś tak zapadło, znaczy myśl taka, którą sobie pomyślałem, że to jest też trochę o tym, że właśnie o to, co miękkie, co delikatne, wrażliwe, po prostu czasami też się trzeba napierdalać po prostu, nie? Że tego nikt ci nie da i że wolność to nie jest jakby coś, o co też można prosić, tylko czasami to trzeba wyszarpać, trzeba tego żądać, nie? To chyba coś takiego. Nie, no ale też to w filmie gdzieś tam to wyraźnie chyba zaakcentowane, że też na przeszkodzie stoją te resentymenty nasze, nie? I ten jakiś taki klincz dziwny chłopstwa i szlachty, który jest praktycznie nierozwiązywalny, nie? To, że właśnie ta najważniejsza chyba dla mnie myśl, czyli ta Bóg, honor, ojczyzna, czy to jest właściwa kolejność, nie? Tak jakby to jest włożone w usta, no też Rosjanina, to też jest jakieś takie prowokacyjne, nie? Więc wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy jakoś tam fajnie wybrzmiały, jeśli chodzi o końcówkę, no nie wiem, no ja tam widziałem Batmana, którego nie zasługujemy jednak, nie? Jako na naród pewnie i po prostu był od nas lepszy. Słuchaj, chciałem cię jeszcze spytać o obsadę, bo tam się też dużo dzieje ciekawych rzeczy. Jacek Braciak to był pierwszy wybór, jeśli chodzi o Kościuszkę. Bo tak, to nie mieliśmy. Braciak to jest chyba zawsze dobry pomysł z głównej roli, po który mało kto sięga generalnie, nie? W tym kraju. No, wcześniej córka trenera, teraz to. To jest ciekawe, bo z Jackiem było tak, że jak sobie rozmawialiśmy z Nadią Lebi, która też jakby odpowiadała za casting i z producentem, z Leszkiem Bodzakiem, to właściwie nie mieliśmy innego pomysłu, tylko Braciak i tak co jakiś czas ktoś rzucał jakieś nazwisko, ale nikt nie pasował, a Jacek
wydawało się, że on jest jakby dokładnie jakby, że Jacek urodził się po to, żeby zagrać teraz Gosa w pewnym sensie, ale to tak, Jacek był pierwszym i jedynym w ogóle kandydatem, jedyną osobą, którą braliśmy pod uwagę. No. Tak, ta twarz, tak, deflacja jest na twarzy cały czas, nie? To też jest taka postępująca rzecz, nie? Że... Tak, ale on ma coś takiego, Jacek potrafi tak grać bardzo oszczędnie i on daje temu Kosowi, mam wrażenie, takiej ciekawej charyzmy, ale z taką nutą jakiegoś tragizmu, ale też wrażliwości, romantyzmu. On jest taki, kurde, romantyczny bohater w gruncie rzeczy, nie? No. Robert Więckiewicz miał być Hansem Landą, czy nie miał być? Jak to było? No bo trochę jest, tak jakby, przynajmniej to jest, to będzie częste skojarzenie, no nie, tak, ja myślę, nie ukryjesz się przed tym. Tak, myślę, że ze względu na figurę, którą gra, czyli jakby, no wiadomo, też jakiś tam rodzaj śledczego, nie? Tak, detektywa trochę, taka figura detektywa w postaci tego agresora, ale to, wiesz, tymi inspiracjami to jest trochę tak, że ty czasami nawet nie wiesz, on myśli, no, że nawet Michał, pisząc tekst, on mógł nawet nie wiedzieć, że się takich podobieństw można znaleźć więcej, nie? Tak jak nawet, wiesz, no możesz pomyśleć, że... No jasne, nie? Tylko to... No pytanie, czy to komuś sprawia frajdę, czy nie, nie? To pewnie tak... Nie, to dla mnie jest frajda, ale taka na zasadzie, że tak potem sobie myślę, że... O, ciekawe, że jakby, że on to jakoś zrobił po swojemu i on jest jakąś taką, wiesz, alternatywą jakby, ale w podobnym kluczu, nie? A nie, że my próbujemy teraz to przebić albo z tym wchodzić w taki dialog na zasadzie, że coś będziemy powtarzać. Mhm. Nawet fajka, która się pojawia tam w scenie, nawet do głowy mi nie przyszło, że przecież no, Tarantino to zrobił całą etiudę o fajkach, nie? U nas to jest po prostu coś tam, co on na chwilę odpala, ale za chwilę tego nie ma, nie? To prawda, wiesz co, chciałem jeszcze na sam koniec spytać cię, to jest ciężkie pytanie, w zasadzie jest głupie pytanie w sumie, jak się nad tym zastanawiam, ale je zadam, bo dużo myślałem o Hiszpance w trakcie oglądania tego filmu. Tutaj od razu zrobię zastrzeżenie, że różni to, że Hiszpanka jest koszmarnym filmem, natomiast jest to jakiś taki rodzaj dzikości, który ja bardzo lubię, nie? Że właśnie masz rozpisany konkurs na film o Powstaniu Wielkopolskim i kończysz na czymś takim, nie? I się zastanawiam, czy ty tak jakby czujesz, że w polskich, wiem, że no znowu, to jest poniżej pasa pytania, że w polskich widzach jest ten rodzaj przepustowości na takie kino, na kino, które jednak no wrzuca ten, tak jakby tych bohaterów, czy te wydarzenia, czy te toposy nasze polskie historyczne w jakąś taką magmę właśnie popkultury, czy odwołań, czy lżejszych konwencji, czy właśnie czegoś takiego, co może być też atrakcyjne, no umówmy się, no to jest atrakcyjny film, bo jest wartki, bo się dzieją rzeczy, bo jest jakiś miks gatunków, który może się podobać, ale generalnie no też od 50 tysięcy lat tego szukamy w kinie i nie ma tego w polskim kinie i po prostu ciekawi mnie twoja opinia, jak myślisz, dlaczego i czy to jest kwestia problemu, dlaczego tego nie problemu ma... publiczności, czy to jest kwestia jakiegoś modernistycznego postrzegania filmu, że to jest poniżej naszej godności, czy tak jakby... Nie, to na pewno nie jest problem. Bo nie umiemy też szanować gatunku w Polsce, więc tak jakby... No, u nas nigdy kino gatunkowe nie było silne w Polsce za bardzo, myślę. I... Ja nie myślę, że ja myślę, że jeśli chodzi o na przykład tematy historyczne, to wynika zazwyczaj z niedobrych motywacji, które się ma podchodząc do filmu historycznego. To znaczy zwykle z jakimś rodzajem takiego, nie wiem, oddawania jakiegoś hołdu komuś albo przypomnienia widzom, jak to naprawdę było, żeby oni się czegoś dowiedzieli z historii. Znaczy to nie są powody do tego, żeby robić film. Ale ty chyba pytasz bardziej o kino historyczne, stricte... Bardziej tak, nie? Bardziej o takie ikony, nie? Bo to jest chyba... To chyba z tego, że tak próbujesz albo, nie wiem, oddać to, albo właśnie oddać jakiś... Znaczy opowiedzieć, myślę, że tak naprawdę coś poza opowieścią, którą chcesz opowiedzieć. No tak, właśnie od tego to zmierzało, że nie masz opowieści, nie? Tak. Albo po prostu nie chcesz opowiadać. Nie, bo na przykład chcesz opowiedzieć o Monte Cassino, nie? To jest jakby... No, ale co to znaczy? W sensie, tak naprawdę tam musi być jakaś opowieść, nie? Jakiś tak, bohater, właśnie, jakaś historia. Właśnie o to pytam, bo Kościuszko też był takim evergreenem przecież od lat, nie? Że tak jakby hurdur, nie mamy filmu o Kościuszce. Teraz będziemy mieć, się zastanawiam, nie? Też jaka będzie recepcja, że tak jakby, no to jednak nie jest to, czego... Nie dostajesz tego, czego się spodziewasz. To nie jest panorama Razławicka, tylko to jest po prostu odjechana rzecz. Tak, ja myślę, czasami to wynika z takiego przekonania, że się wydaje, że jak się ma takie nazwisko, taką postać albo jakieś takie zdarzenie w historii, to wystarczy do tak, tego, żeby to obejrzeć, a myślę, że to jest z filmem historycznym jest tak samo jak z każdym innym filmem, jak z filmem współczesnym. No, trzeba mieć po prostu jakiegoś bohatera, jakąś opowieść, a najlepiej w ogóle jakąś taką
fantazję, żeby zrobić coś po prostu, co cię podnieca, nie? No dobra, to życzę tobie, nam, sobie, wszystkim takich bohaterów i takich historii. Dzięki wielkie. Paweł Maślona był Dzięki. Naszym gościem.